Procesor TDR Nova to wynik współpracy firmy Tokyo Down Lab oraz Władysława Gonczarowa, znanego m.in. z produkcji słynnego kompresora Mołot. Jest to bardzo ciekawe narzędzie, którego nie da się jednoznacznie określić jako typowy procesor przeznaczony do obróbki dynamiki, korekcji czy dynamiki połączonej z korekcją. Jest to w zasadzie wszystko w jednym. Można o nim powiedzieć, że jest to korektor parametryczny, czteropasmowy. Można również powiedzieć, że jest to korektor dynamiczny, jak również kompresor ogólnego zastosowania. Aby przekonać się, jakie możliwości ma to narzędzie, przyjrzyjmy się schematowi blokowemu, który znajdziemy w tym miejscu. Ten schemat blokowy znika, kiedy włączymy któryś z filtrów dostępnych do edycji, ale o nich za chwilkę. On najlepiej prezentuje strukturę naszego procesora. Jak widzimy, mamy do czynienia z kompresorem szerokopasmowym, czyli działającym w odniesieniu do wszystkich częstotliwości w sygnale. Oprócz tego równolegle z nim podłączono cztery procesory dynamiki działające pasmowo, dla których możemy wybrać różny tryb pracy. Czyli może oddziaływać półkowo na niskie częstotliwości, na wysokie częstotliwości lub pasmowo na wybrany zakres pasma z regulacją dobroci oraz częstotliwości oddziaływania. W tym trybie, gdy mamy wyłączone wszystkie filtry, narzędzie nasze funkcjonuje jako kompresor szerokopasmowy, przy czym, jak widzimy, możemy regulować, ale ta regulacja do niczego się praktycznie nie odnosi. Aby kompresor szerokopasmowy zaczął działać, należy włączyć przycisk Threshold. W tym momencie wokół gałki Threshold pojawia się niebieska otoczka, która sygnalizuje nam poziom sygnału wchodzącego. Jeżeli teraz threshold ustawimy w okolicach maksymalnych wskazań tego poziomu, to widzimy, że wokół gałki gain pojawia się wskaźnik poziomu tłumienia i jest on prezentowany również linią prostą, która pulsuje zgodnie z tłumieniem naszego kompresora, a jednocześnie w tym odcinku pokazują się te sygnały, które podlegają kompresji. A możemy je również odsłuchać, wciskając przycisk GR Delta. I teraz zmniejszając próg threshold. Słyszymy wszystkie te sygnały, które podlegają ograniczaniu. Sposób tego ograniczania definiujemy na przykład regulatorem ratio. Czyli kompresor mocniej oddziałuje na pewne częstotliwości. Oczywiście pewne zależności między ratio a threshold cały czas są zachowane, więc jeżeli zwiększamy ratio, to należy również podnieść próg threshold, bo w przeciwnym wypadku będziemy mieli do czynienia z ogólnym tłumieniem dla całego sygnału, a nam zależy głównie na tym, aby tłumić tylko szczyty. Możemy też bardzo dobrze usłyszeć, jak oddziałują czasy kompresji. Przy skróconym ataku do minimum możemy dosyć wyraźnie usłyszeć zniekształcenia pojawiające się w pierwszej fazie dźwięku, jeżeli natomiast skrócimy czas powrotu. Wówczas zniekształcenia są już bardzo wyraźne. Dźwięk jest odcinany od sygnału głównego w sposób bardzo ostry i może mieć to wpływ na ogólne brzmienie naszego sygnału. W ogólnym materiale nie będzie tego tak słychać wyraźnie jak podczas trybu odsłuchu sygnału poddawanego kompresji.
Niemniej jednak to pompowanie, które wynika z ustawień czasu, jest dosyć wyraziste. W tym trybie nasz kompresor udostępnia również funkcję Dry Mix, czyli do sygnału skompresowanego możemy dodać sygnału czystego. Tryb ten znany jest pod nazwą kompresji nowojorskiej, a w zasadzie kompresji równoległej, i polega na równoległym przetworzeniu sygnału czystego oraz sygnału po kompresji, dzięki czemu zachowujemy transienty obecne w sygnale czystym z jednoczesnym uwypukleniem sygnałów cichszych, które znajdują się w sygnale poddawanym kompresji. Jeżeli klikniemy ten przycisk, wówczas uzyskujemy dostęp do ustawień naszej wtyczki, gdzie możemy definiować zachowanie się kontrolek. W trybie liniowym kontrolki pracują dosyć opornie, więc dobrze byłoby zwiększyć tę wartość do powiedzmy 150%. I wówczas troszeczkę żywiej reagują na nasze ruchy kursorem myszy. Teraz przyjrzymy się, jak działają poszczególne kompresory pasmowe. Wyłączymy działanie kompresora ogólnego, działającego w trybie wideband. Włączymy pierwszy filtr. Gdy nie jest wciśnięty przycisk threshold, ten filtr zachowuje się standardowo jak każdy filtr w korektorze parametrycznym. Żółta linia, która w tym momencie się nie rusza, a która pokazuje głębokość tłumienia lub ekspansji, ponieważ każde z tych pasm może działać w obydwu trybach, co za chwilkę pokażę, informuje nas o tym, że nowa działa jako korektor parametryczny. Zatem możemy wybrać jego tryb. W tym momencie jest to tryb pasmowy. Ustawić częstotliwość, wielkość podbicia. Zmniejszymy w tym momencie dry. Jest nam niepotrzebne. Output również ustawimy na 0. I wyraźnie słychać podbicie w okolicach 200 Hz. A nachylenie tego filtru możemy ustawić gałką Q. Czyli albo mamy do czynienia z bardzo szeroko działającym filtrem, albo z wąziutkim, który może uwypuklić jakąś konkretną częstotliwość, lub wręcz odwrotnie, w tym momencie ją wyciszyć. Aby teraz ten filtr zaczął działać w charakterze filtru dynamicznego, znowu klikamy threshold. Reguła jest taka sama, czyli wskaźnik świecący na niebiesko okalający gałkę threshold pokazuje nam poziom sygnału wejściowego. Dzięki temu możemy ustawić optymalne ustawienie threshold i widzimy, że żółta krzywa zaczęła się poruszać dynamicznie zgodnie z sygnałem. A wokół regulatora gain pojawił się wskaźnik poziomu tłumienia. Uaktywniła się też kontrolka Gain Reduction Delta, więc możemy dokładnie przysłuchać się temu sygnałowi, który podlega tłumieniu. Zobaczmy teraz, co zrobić, aby nasz filtr dynamiczny przeszedł z trybu tłumienia do trybu ekspandera, czyli podbijania określonej częstotliwości. W tym zakresie duże znaczenie ma wzajemna relacja kontrolek threshold oraz gain. Jeżeli zwiększymy gain powyżej pewnego progu i zaczniemy teraz obniżać próg threshold, wówczas ta częstotliwość, którą ustawiliśmy kontrolką frequency, zaczyna być podbijana lub dynamicznie tłumiona.
można poprzez odpowiednie ustawienia tych regulatorów doprowadzić do sytuacji, że częstotliwość będzie jednocześnie podbijana i tłumiona w zależności od jej poziomu. Klikając Gain Reduction możemy usłyszeć, kiedy ta częstotliwość zostaje tłumiona. Nie kiedy jest podbijana, tylko kiedy zostaje tłumiona. Aplikując większy poziom tłumienia i zwiększając precyzję działania tego filtru, a jednocześnie go przestrajając, możemy znaleźć te częstotliwości, które sprawiają jakieś kłopoty w naszym miksie. Powiedzmy, że przeszkadza nam jakaś częstotliwość w zakresie środka. I dzięki temu, dzięki tej funkcji odsłuchu, możemy ją dosyć szybko zidentyfikować i dynamicznie tłumić bez konieczności użycia statycznego korektora, który oddziałuje na sygnał niezależnie od jego poziomu. W przypadku korektora dynamicznego mamy do czynienia z taką sytuacją, że dana częstotliwość będzie tłumiona tylko wtedy, kiedy osiągnie określony poziom, a zatem niższe poziomy tej częstotliwości nie będą poddawane żadnej obróbce dynamicznej. Kolejna rzecz, na jaką warto zwrócić uwagę w tym narzędziu, jest możliwość włączenia danego filtru do działania kompresora szerokopasmowego. Wówczas wyłączamy funkcję Split i od tego momentu ten filtr niejako współdziała z kompresorem szerokopasmowym. Widzimy na grafie, że jedynka jest przypisana do kompresora wideband. Jeżeli teraz go aktywujemy, to kompresor szerokopasmowy działa z uwzględnieniem tego filtru. I teraz poprzez odpowiednie dopasowanie zarówno poziomu gain, jak i regulatora threshold możemy doprowadzić do sytuacji, że będziemy w stanie utrzymywać odpowiednią do naszych zastosowań równowagę pomiędzy kompresją ogólną, a kompresją w odniesieniu do tego pasma. Może to się okazać szczególnie przydatne właśnie przy eksponowaniu lub tłumieniu określonych częstotliwości w naszym materiale, przy czym, tak jak wspomniałem wcześniej, odbywa się to dynamicznie, czyli oddziaływanie filtru będzie zależało od poziomu częstotliwości w danym paśmie. Jeżeli działanie tego kompresora będzie dla nas zbyt głębokie, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że ten dźwięk jest mocno pulsujący, zwłaszcza teraz, gdy mam ustawiony bardzo krótki czas ataku i bardzo krótki czas powrotu, wówczas możemy się posłużyć gałką Dry Mix i domiksować do sygnału poddanego kompresji sygnał czysty, aby jednocześnie zachować transienty pochodzące z sygnału czystego i dynamikę wynikającą z pracy naszego filtru. W ten sposób możemy działać praktycznie dla wszystkich filtrów. Filtr numer 2 w tym momencie działa półkowo. Zmniejszymy troszeczkę jego poziom i włączymy oddziaływanie kompresji. Żółta krzywa pokazuje nam, że niższe częstotliwości zostały uwypuklone. W przypadku czwartego filtru przełączymy go na półkowe działanie w zakresie wysokich tonów.
i również ustawimy go tak, aby nieznacznie oddziaływał dynamicznie w odniesieniu do wyższych częstotliwości. Taki filtr możemy również włączyć w obszar działania kompresora szerokopasmowego, wyłączając kontrolkę split. Dany filtr do edycji włączamy i wyłączamy przyciskiem umieszczonym nad przyciskiem ON. Jeżeli on jest wyłączony, wówczas te regulatory, które znajdują się w tym miejscu, odpowiadają za regulację kompresji szerokopasmowej. I jeżeli wciśniemy ten przycisk, wówczas mamy możliwość regulacji wybranego filtru. O przypisaniu danego filtru do kompresora szerokopasmowego informuje nas inny kształt tego punktu, który przyjmuje wygląd nieco jajkowy. Jeżeli punkt informujący o działaniu filtru jest okrągły, wówczas jest to dla nas informacja, że filtr działa niezależnie od kompresora szerokopasmowego. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszystkich tych regulacji, manipulacji, o których wspomniałem, dokonywać w sposób graficzny. Jeżeli chcemy zmienić dobroć jakiegoś filtru, to używamy kółka w naszej myszy, trzymając kursor na punkcie wskazującym dany filtr. Jest to narzędzie o bardzo szerokich możliwościach. Może przez to, że jego możliwości są tak duże, wydaje się nieco skomplikowany. Jednak gdy poświęcimy mu troszeczkę więcej czasu, poznamy jego możliwości, korzystając z opisanych przeze mnie funkcji, w tym Gain Reduction, która niesłychanie ułatwia ustawienie kompresji, ponieważ możemy usłyszeć te sygnały, które zostają poddane obróbce z wyłączeniem wszystkich pozostałych. Dzięki temu możemy zorientować się, które materiały niejako odpadają z naszego finalnego dźwięku i to narzędzie pozwala nam w bardzo interesujący i ciekawy sposób ingerować w nasze brzmienie. Możemy skonfigurować system na przykład tak, że część filtru będzie współpracowało z kompresją szerokopasmową, inne filtry będą działały niezależnie od kompresora szerokopasmowego, a z kolei wybrane filtry będą działały wyłącznie w trybie na przykład filtru parametrycznego. Aby dany filtr działał jako filtr parametryczny, zaznaczamy go i upewniamy się, że przycisk Threshold jest wyłączony. Wtedy ta kontrolka działa wyłącznie jako filtr parametryczny i nie ma żadnego działania dynamicznego. Oprócz tego mamy tutaj suwak, którym ustawiamy gain dla kompresora szerokopasmowego. Gorąco polecam ten procesor wszystkim osobom, które chcą pracować na materiale całościowym, jak również przydaje on się w sytuacjach, gdy mamy do czynienia na przykład z nagraniem zawierającym dużo sybilantów lub zbyt dużo niskich lub wysokich częstotliwości, które trzeba w jakiś sposób okiełznać dynamicznie i do tego to narzędzie sprawdza się znakomicie. Jest ono dostępne bezpłatnie, można je pobrać ze strony firmy Tokyo Down Lab. Jest do tego kompletna instrukcja obsługi w formacie PDF, gdzie można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami związanymi z obsługą tego narzędzia. Osoby, które chcą skorzystać z bardziej zaawansowanej wersji tego procesora, mogą zakupić tak zwane Gentleman's Edition. Jest to już wersja płatna, oferująca dużo większe możliwości w zakresie regulacji poszczególnych filtrów. A skoro o filtrach mowa, to warto jeszcze zaznaczyć, że oprócz filtrów dynamicznych, TDR Nova oferuje klasyczne filtry zaporowe odnoszące się do częstotliwości niskich i do częstotliwości wysokich. Możemy ustawić częstotliwość odcięcia oraz charakterystykę nachylenia od 6 dB do 24 dB na oktawę.